14-letni chłopak, który stanął do walki o polski Lwów. Przykład najwyższych lotów patriotyzmu. Jak można cenić sobie ojczyznę ponad swoje młode życie? To jest wzór pewnego wychowania, nie wychowania do śmierci, tylko do służby. Służby, która czasem staje, przeradza się w ofiarę składaną z życia na ołtarzu ojczyzny. 29 listopada 1904 roku urodził się Jurek Biczan, bohaterski obrońca Lwowa. Jurek Biczan, bohaterskie Orle Lwowskie, oddał życie w czasie polskiej obrony miasta przed nacierającymi Ukraińcami. Był wychowany w patriotycznej rodzinie. Matka, związana z ruchem niepodległościowym jeszcze przed I wojną światową, była chociażby dowódcą Legii Kobiet Lwowskich. Ojciec natomiast był lwowskim lekarzem. I wojna światowa de facto się jeszcze nie skończyła. Granice nie zostały jeszcze ustalone. Cała rodzina była zaangażowana w walki w obronę nie Lwowa. Na początku listopada 1918 roku Ukraińcy zajęli potajemnie Lwów. Lwów, który w większości był zamieszkany tak naprawdę przez Polaków. Młodzież wychowana na trylogii Sienkiewicza, wychowana na przykładzie swoich ojców, dziadów z powstania styczniowego czy z powstania listopadowego, ruszyła do walki z Ukraińcami. Bez wiedzy rodziców, a jednocześnie w tak młodym wieku, podejmuje świadomą decyzję o ucieczce z domu i dołączeniu do polskich oddziałów walczących z Ukraińcami o polskość Lwowa. Zdecydował zostawić kartkę ojcu. Kochany tatusiu, muszę iść. Wszystko załatwione, lekcje odrobione. Tam czekają. Przyjęty został do oddziału po usilnych jego prośbach. Ze względu na młody wiek nie chcieli go starsi koledzy wziąć na akcję, ale tak się uparł, powiedział, że spaliłbym się ze wstydu, gdybyście mnie nie wzięli. I wzięli go. Trzeba zwrócić uwagę, że Ukraińcy zdawali sobie z tego sprawę, że ta młodzież, polska młodzież gimnazjalna jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Jeden z Ukraińców pisał o tym, że oni nie mogli wygrać tak naprawdę z Polakami tego Lwowa, dlatego że każdy Polak, każdy młody chłopak, polski chłopak, czy też polski gimnazjalista wiedział, o co walczy. Wiedział, że walczy o tą Polskę, o której czytał, a którą kreślił w trylogii właśnie Henryk Sienkiewicz. Wiedział dobrze, że chce walczyć o tą Polskę tak jak jego przodkowie, tak jak Tadeusz Kościuszko, tak jak Jan III Sobieski, czy też tak jak bliżsi bohaterowie, chociażby z powstania listopadowego, czy z powstania styczniowego. 21, kiedy Jurek stał na warcie, grupa lwowiaków zdecydowała się zaatakować, bo wydawało im się, że jest dogodny moment, pozycje ukraińskie. Zachęcili także wartownika Jurka. Ochoczo poszedł z nimi. Miał odważnie walczyć o cmentarz Łyczakowski. Z innymi ruszył w pierwszym szeregu. Na cmentarzu schował się za jednym z grobów, ale postrzał w nogę i głowę zakończył jego krótkie życie. Następnego dnia ciało znalazł ojciec. Był najmłodszym orlęciem lwowskim, które oddało życie za swoją ojczyznę. Wkrótce po tym Lwów został wyzwolony. Prawie 1500 obrońców Lwowa to są nieletni, z czego kilkuset przecież oddało swoje życie. Ci gimnazjaliści potem zostali odznaczeni w sposób szczególny przez II Rzeczpospolitą. Nie tylko sam Lwów otrzymał odznaczenie Semper Fideli, czyli zawsze wierne miasto Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim Orlęta Lwowskie, czyli ci gimnazjaliści, którzy stanęli do walki o polskość Lwowa w 1918 roku, otrzymali najpiękniejszą tak naprawdę nekropolię, jaką wybudowano w II Rzeczypospolitej. Wybudowano ją właśnie tym młodym chłopakom, tym, którzy walczyli o polski Lwów w 1918 roku.